Bon ședință, o creștere stroiki. No i święta grekokatolickie prawosławne, no wiecie państwo, u nich się zbiegło, ale przecież grekokatolicy, a prawosławni, no to oni się różnią, to dość, no bo wiadomo, że grekokatolicy wierzą w papieża, a prawosławni skąd? Że nawet tego Jana Pawła to oni nie chcieli wpuścić do Rosji, to przecież był dramat, cały dramat całego jego życia. Pierwszy cel oczywiście. Ale jeżeli tak popatrzeć już nie w kwestii ideologicznej, a w praktycznej, czy religia była jakąś konkurencyjną wiarą dla właśnie? Religia była jedyną konkurencyjną wiarą, ponieważ jeszcze procesy modernizacji objęły tylko najwyższe warstwy społeczeństwa rosyjskiego. Ludzi z wyższym wykształceniem było niewielu. To jest sprawa 3-4% w skali imperium. A właściwie tylko oni podlegali temu. Bo oczywiście wokół nich się grupowali inni ludzie za inteligentów w Rosji. Ta inteligencja uznana w zasadzie nie kryterium wykształcenia, a kryterium środowiska i kryterium stosunku do, jakby to nie było nazwać, archaicznej carskiej autokracji. Więc po prostu religia była spoiwem łączącym naród z monarchią, a trzeba było się pozbyć starego spoiwa, trzeba było je zniszczyć, budując nowe społeczeństwo. Jak przebiegało to zniszczenie? Jak przebiegało to zniszczenie? Więc zniszczenie przebiegało etapami. Zaczęło się od razu po przewrocie październikowym, kiedy był wydany dekret o ziemi. Dekret o ziemi to było pozbawienie kościoła jego bazy, bo cała ziemia kościelna przechodziła na skarb państwa. Następnie był dekret o szkole, który oddzielał szkołę od państwa. Czyli, jak to się teraz mówi, wrogi rozdział kościoła i państwa. Czyli kościołowi zabroniono jakiejkolwiek działalności poza słowem głoszonym za Bogiem. Czyli w Imperium Rosyjskim Kościół odgrywał ważną rolę także w edukacji. Odgrywał bardzo ważną rolę w edukacji. Wprawdzie gimnazja były państwowe, ale było też szereg gimnazjów przy monasterach i prowadzonych przez Kościół. I w gimnazjach państwowych, jak weźmiemy świadectwa z tamtych czasów, na pierwszym miejscu znajdowała się ocena z religii. To rzeczywiście jest interesujące. Dekret o ziemi. Czy ta ziemia stanowiła źródło główne utrzymania kościoła prawosławnego? Ponieważ jeszcze Rosja była jeszcze krajem przedindustrialnym, to się dopiero industrializacja na dużą skalę dopiero się zaczynała, więc ziemia była podstawowym środkiem utrzymania kościoła. Mówił pan o dekrecie właśnie o ziemi, mówił pan o dekrecie o szkole. To są kwestie prawne, a jak doprowadzono do fizycznego zniszczenia? Jeżeli się kwestie prawne egzekwuje z całą mocą posiadanego już aparatu i prowadzi się to arcyrygorystycznie, no to kościół nagle zostaje pozbawiony wszystkiego, co miał, nawet budynków, ponieważ budynki znajdujące się na ziemi też stawały się własnością państwa. Tu była jeszcze dość skomplikowana sytuacja, ponieważ wszelkie fundacje carskie były własnością dynastii. I teraz, a cała wszystko, co było własnością dynastii, zostało skonfiskowane, więc klasztory utrzymywały się praktycznie wyłącznie z ziemi. Parafie w znacznym stopniu też, bardziej tam państwo wspomagało duchowieństwo, były tam niewielkie pensje dla duchownych, ale parafie żyły głównie z posiadanej ziemi. A ilu duchownych fizycznie zlikwidowano? No, 40 tysiąca. No, tego się nie policzy. To są takie cyfry szacunkowe. Być może było nieco mniej, a być może było nawet dwukrotnie więcej. I teraz jakie są etapy? Więc najpierw te dekrety. Temu sprzeciwił się Kościół. Patriarcha Tichon potępił wszystkich ludzi, którzy razem z władzą bolszewicką kierują się przeciwko Kościołowi. Ale rezultatem tego potępienia było jego internowanie. Następnie minęły 3 lata władzy radzieckiej, zaczął się głód najurodzajniejszych ziemiach Rosji i Ukrainy. Skąd się wziął ten głód? Po prostu z obciążeń, których nakładano na chłopów. Chłopi nie byli w stanie obciążeń na rzecz państwa realizować. Czyli to jest ten pierwszy głód jeszcze przed głodem lat 30-33. To jest głód lat 21-23. Pierwszy wielki głód.
tej pory nie policzono ofiar, więc nie wiemy, jak go, jak można porównać z głodem późniejszym. Głód późniejszy był bardziej egzekwowanie było jeszcze bardziej systematyczne, po prostu to umożliwiał aparat, a tu są na razie początki. No tak, ale w przypadku drugiego głodu też te liczby podawane są bardzo, bardzo różne. Też tam się podaje od 2 milionów do 7 milionów. No właśnie. Każdego dnia. No bo po prostu ubytek ludności był granica 7 milionów, ale to też niełatwo obliczyć z powodu zafałszowań spisek. Więc trudno tutaj się wypowiadać. W każdym razie pierwszy głód był wykorzystany po to, żeby zniszczyć, przy okazji zniszczyć Kościół. Oskarżono wtedy hierarchię i monastery, że siedzą na bogactwach i nie chcą ich dać na zwykłemu ludowi. I nakazano oddawanie wszystkiego, znaczy wyjątkiem miały być utensile liturgiczne, ale tak naprawdę, ponieważ to było egzekwowane za pomocą oddziałów, specjalnych oddziałów Armii Czerwonej z komisarzami z zwyczajki, czyli ówczesnej bezpieki, więc to były, więc robiono po prostu zwyczajne grabieże, napady, jeżeli tam przypadkiem chłopi bronili swojej cerkwi albo klasztoru, no to dochodziło do walk. O co tu chodziło? Chodziło, żeby sprowokować jak największy niepokój. Lenin wtedy się wyraził, że im więcej reakcyjnego duchowieństwa, dzięki temu da się aresztować, tym lepiej. Oni byli aresztowywani, czy też byli rozstrzeliwani? No, rozstrzeliwań wtedy jeszcze nie było z wyroków, nawet trójek. Rozstrzeliwanie było na miejscu. Na zasadzie, że grupa, która dokonuje konfiskaty kosztowności, jest opór, więc wszystkie środki są dozwolone. A chodziło o to, żeby tym bardziej prowokować ludzi, aby po prostu w ten sposób osiągnąć tym większy zamęt i o tym większe zbrodnie antypaństwowe oskarżyć duchowieństwo przede wszystkim. Czyli też chodziło o zbudowanie napięcia między zwykłymi ludźmi, obywatelami, a duchownymi. I jeżeli chodzi o ten okres, no to były procesy. Procesy były w dużych ośrodkach. Takim procesem, który jest najbardziej znany, to jest proces duchowieństwa. Jeszcze wtedy Piotrowackiego, bo w 24 dostał Leningrad, z metropolitą Benjaminem, który został skazany na karę śmierci. Znane jest to dlatego, że dokładnie opisał to sążenicy. Podobny proces był w Moskwie, ale w Moskwie żadnym z biskupów nie skazano na śmierć. Jaki był kolejny etap tej walki? Potem był NEP, więc niby wszystko jakoś tam się uspokoiło, ale w tym okresie położono nacisk na tworzenie konkurencyjnego kościoła. Wiadomo, że kościół rosyjski był bardzo archaiczny i było wśród duchowieństwa i laikatu było szereg żądań przeprowadzenia reform. Różnych rzeczy one dotyczyły. No w zasadzie, no, podobnie jak potem w kościele katolickim w czasach Soboru Polskiego II, bo to było po prostu, wynikało to z potrzeb. Więc przede wszystkim otwarcie, demokratyzacja i tak dalej. Ale jeżeli wszystkich, w każdym razie ważniejszych liderów ruchu odrodzenia państwo umiało zmusić do współpracy ze sobą, to osiągnięto efekt, że stworzyli oni alternatywny kościół, alternatywną hierarchię, która z wielką gorliwością zwalczała patriarchę, hierarchię kanoniczną. Ale ja rozumiem, że to było obce ciało wewnątrz kościoła prawosławnego? Znaczy, to trudno powiedzieć obce ciało. To było po prostu ciało, ludzie, którzy chcieli zmian, hierarchia to hamowała, a teraz umożliwili to bolszewicy. Więc szereg z nich, jak na przykład metropolita Wozniesieński, jeden z głównych liderów, wyrażali wdzięczność władzy radzieckiej. Po prostu, żeby łatwiej to zrozumieć, to model Paksu w Polsce chciano stworzyć coś podobnego. Ale to się nie udało, ponieważ autorytet hierarchii był dużo większy, a Rosja miała tą nieszczęśliwą cechę, że właściwie mógł być autorytet lokalnych biskupów na lokalnych katedrach, ponieważ nie było patriarchy. Dopiero Sobór, który zebrał się po przewrocie lutowym, czyli jak będziemy mówić w historiografii rewolucji lutowej, przymusił urząd patriarchy. A patriarcha był więcej internowany przez bolszewików niż był na wolności. Jego działanie było praktycznie uniemożliwione. Natomiast większość świątyń, zwłaszcza w dużych miastach, została oddana
odnowieńcom, tak się ich nazywa. Po prostu ruch odnowy po rosyjsku to jest zbliżenie odnowienie. Odnowienie zwierzę. Tam ich było kilka konkurujących, ale... Jak długo ta cerkiew przeżyła, ta cerkiew odnowy? Cerkiew odnowy przeżyła do 1943 roku, kiedy wskrzeszono patriarchat, ale przeżyła na takiej samej zasadzie wegetacji, jak i cerkiew kanoniczny. Wegetacji, czyli nie rozwijania się, tak? No nie tylko pouczenia się po prostu. Zabieranie kolejnych świąt. Aresztowania kolejnych wybitnych duszpasterz. Zawsze pod jakimś tam pretekstem kryminalnym. Czy ta cerkiew odnowy, powiedzmy tak ją nazwijmy roboczo, czy to był pierwszy taki przejaw właśnie współpracy duchownych z władzą radziecką? To był właściwie jedyny przejaw współpracy, ale na ogromną skalę. Statystyk nie znam, ale wiem, że w Moskwie to co najmniej 80% świątyń znalazło się w rękach odnowieńców. I teraz kolejnym etapem będzie zmuszenie metropolity Cyriusza Strębrowskiego, który po śmierci patriarchy pełnił obowiązki regenta patriarchy. On nie był regentem patriarchy, ponieważ patriarcha wyznaczył trzech regentów. Wszyscy oni zostali aresztowani. I teraz to był jedyny metropolita kurialny, któremu można było powierzyć pełnienie obowiązków regenta patriarchy. I on podpisał lojal. To jest słynna lojalka z 27 roku, który nawet użył słów, że wszystkie troski państwa radzieckiego są naszymi troskami i zwycięstwa są naszymi zwycięstwami, porażki są naszymi porażkami. Całkowite utożsamienie się z państwem. Liczył na to, że przelicytuje odnowieńców. Rzeczywiście przelicytował odnowieńców, ponieważ odnowieńcy stracili po 27 roku poparcie. Natomiast rachuby na to, że kościołowi da się normalnie funkcjonować, się nie ziścił. Polityka ateizacyjna była prowadzona z całą mocą. Jeszcze czasy jakoś względne trwały do 1936 roku. Tylko trzeba powiedzieć, że znaczna część duchowieństwa, prawie wszyscy duszpasterzy cieszący się jakimś autorytetem, nie uznali lojalki. Jakie konsekwencje ich za to spotkało? Jakie konsekwencje? Wyaresztowanie wszystkich. Przejdźmy może teraz do czasów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Czy wtedy jakoś polityka władz w stosunku do kościoła się zmieniła, do cerkwi prawosławnej? Tak pięknie. Początkowo zmieniła się faktycznie. Żadnych postanowień nie było. Kiedy Wałęsa też mówił, że z diabłem bym współpracował. I Paul Newman, ten angielski, ten cały kardynał, też, że z diabłem będzie współpracował. Tak powiedzieli, że no nie mają wyboru. Potężna jest rola angielski i katolicki wszyscy z diabłem. Zaskakujące oczywiście, ale oni ze mną współpracują. Oni współpracują ze mną. Tam bodajże 64% ludzi, znaczy obywateli Związku Radzieckiego zadeklarowało się jako ludzi wierzący. Mimo że wszyscy wiedzieli, jaka jest pozycja wszystkich kościołów. I wszyscy wiedzieli, jaką konsekwencję ma konsekwencje. Więc to było dla władz, to było jasne. Uważa się, że gdyby nie ten spis, to by nie było w roku 37, w czasie wielkiego terroru, nie byłoby takiego uderzenia. Wtedy rozstrzelano wszystkich do tej pory aresztowanych biskupów, ale około 100. I było ogromne aresztowania wśród duchowieństwa. Nie da się podać, jakie to są liczby. W każdym razie aresztowano co najmniej 10 czy kilkanaście tysięcy ostrzeli. Podaje się, że na całym obszarze Związku Radzieckiego, tutaj licząc całą cerkwię kanonicznego kościoła i odnowieńców, w roku 1943, kiedy właśnie pozwolono na odnowiono patriarchatu. To było liczba z 26 czy 8 tysięcy przed rewolucją. Jak tworzono w najlepszym wypadku kapłana
wyganiano. No, a jeżeli pan mówił o tym spisie ludności, gdzie 63% tak osób zadeklarowało się, 64 nawet, jako wierzące, jak ludzie wtedy reagowali na te prześladowania wobec duchownych i niszczenie też cerkwi świątyń. No tak jak można było, bo właśnie najwyżej było możliwe z opłubieniem albo i to w nielicznych przypadkach odejście w podziemie. Ludzie się panicznie bali. No w przypadku Wielkiego Głodu na przykład mieliśmy do czynienia z buntami wsi wobec Ale to Ukraina jest jednak całkowicie inna. Rosja zawsze była bielonopoddańcza i strach był. Była poddańcza. Strach było niezmiernie łatwiejsze. Z Wielkiego Głodu mamy świadectwa o pełnej Ukrainie. Prawie ich nie ma w Rosji. W Rosji powstania chłopskie na dużą skalę skończyły się z końcem lat 20. Wracając do cerkwi i okresu wojennego, kiedy ta cerkiew przestała być władzy znów przydatna? W okresie międzywojennym? Powojennym. Powojennym. Przestała być przydatna po śmierci Stalina. Nie powiem, że do końca. Po prostu Stalin odtworzył patriarchę. Było 4 biskupów czynnych. Sobór zwołał, w którym uczestniczyło 20 biskupów. Wszyscy byli zwolnieni z bara. Pozwolił na w miarę swobodną działalność na szczeblu parafii. Pozwolił odbudować kilka klasztorów. Pozwolił na zbieranie pieniędzy do narodu rosyjskiego. Okazał się bardzo, bardzo szczodry, ponieważ za pieniądze zebrane w cerkwiach udało się stworzyć dywizjon czołgów i pułkotniczy. Wszystko za pieniądze. Oczywiście władza nie ustępowała i nawet w tych oddziałach stworzonych za pieniądze zebrane w cerkwiach również działali policjanci, czyli a kapłanów nie było. Kapłanów, oczywiście. Kapelanów nie została przywrócona. A do czego była przydatna cerkiew po wojnie Stalina? Stalin miał ideę fix, że uda się znowu zjednoczyć prawosławie pod własnym berłem. To znaczy wyeliminować, stworzyć silną zewnętrznie, sprawiają zauważenie silnej cerkiew w Rosji, po to, żeby rozprawiła się z Rosją. I w ten sposób podporządkować sobie całe prawosławie. A nie było to naiwne. Czy to było naiwne, ponieważ patriarchat konstantynopolitański i wtedy i dzisiaj opierał się głównie na rosyjskiej diasporze. I to jest bardzo, bardzo duża siła. Pamiętajmy, że około 5 milionów Rosjan znalazło się za granicą. I w ramach patriarchatu konstantynopolitańskiego został stworzony egzarchat parafii rosyjskiej na czele z biskupem Eulogiuszem Kirongijewskim, byłym biskupem chełmskim, który nieładnie się zapisał na ziemiach polskich, a potem to jest jedna z takich najciekawszych dróg duchowych w ogóle w prawosławiu. Ten tutaj, który u nas się pokazał jako nacjonalista, wręcz polakożerca we wspomnieniach Polaków, tam się okazał najbardziej odkrytym ze wszystkich biskupów prawosławnych chyba na świecie. Pod jego opieką został stworzony Instytut Świętego Sergiusza. A już później mamy śmierć Stalina, to o czym pan mówił. I rozumiem, kolejne represje wobec Serbii, kogo represjonować? Było, ponieważ odbudowała się hierarchia, było ponad 100 biskupów, było kilkanaście monasterów, były 3 akademie duchowne. Wszystko to stopniowo zamykano, niby na żądanie samych wiernych. Oczywiście nie stosowano żadnych środków już drakońskich. Wszystko niby było robione legalnie i po cichu. Duchowni tracili swoje miejsca pracy, zamykano świątynię. Pan powiedział na żądanie wiernych, to jak to wyglądało? Tak? A to tak w rzeczywistości. Odtworzona cerkiew, każda parafia opierała się na tak zwanej cerkiewnej dwudziestce. Czyli ludzi, którzy wybierało zebranie parafial. Ale wiadomo, jak społeczeństwo radzieckie było zinfiltrowane, więc przeważnie w tych dwudziestkach główną rolę odgrywali po prostu agenci, którzy zwracali się później o likwidację własnej parafii. Zastraszyć ludzi, czy
zebrać kogoś mieszkającego tam, no pan nie było nic z parafian. Więc to mogli podpisać miejscowi funkcjonariusze. Zamieszkali w rejonie, gdzie jest dana parafia. Łatwo to osiągnąć. Kościół był kierowany zarówno przez swoją własną hierarchię, która i tak była pod bacznym okiem bezpieki, jak i przez tak zwanych pełnomocników bezprawnych. Wielkim oni byli. To byli normalni urzędnicy, którzy byli w każdym sowiecie, czyli odpowiedniku Polskiej Rady Narodowej. A to, że się mówi o współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, z KGB, z samego duchowieństwa, czy my wiemy, jaka była skala tego? Nie wiemy. Możemy się tylko domyślać. To są rzeczy wstydliwe, których przy patriarze Aleksym zupełnie nie ujawniano. Zresztą jest szereg przesłanek, które wskazują na to, że sam patriarcha Aleksy. Nie można tego powiedzieć kategorycznie, ale bardzo dużo. Więc po prostu to było tak, że żeby pójść do seminarium, trzeba było mieć zgodę lokalnego tego pełnomocnika do sprawy. Potem taką samą zgodę trzeba było mieć na wyświęcenie, kolejną zgodę na obsadzenie parafii. Jeśli chodzi o nominację biskupie spośród mnichów, no to było całkowicie w rękach władz. Więc to po prostu byli ludzie tak dobrani, żeby byli usłużni, a poza tym czasy radzieckie, to my sobie nie wyobrażamy, jak społeczeństwo, jakim strachem było sparaliżowane społeczeństwo. To prawda, rzadko sobie zdajemy sprawę, jak była skala represji wobec... Nie mamy pojęcia. Kiedy był taki moment największej ateizacji, czyli największego zmarginalizowania Kościoła prawosławnego? Więc jeśli chodzi o uruchomienie środków, to lata 36-7-8 do wybuchu wojny. A wtedy zorganizowano, jeśli chodzi o marginalizację, zorganizowano związek wojujących bezbożników, na czele stał Emilian Jarosławski i oni doszli do 10 milionów członków. A po wojnie, to im dalej, tym bardziej. Ta Chruszczowa była rozprawiona się z Kościołem. Natomiast potem, po prostu... Kościół stawał się czymś zupełnie na marginesie, czymś w rodzaju ministerstwa kultu. I to kultu, który po prostu nie był popierany. Coś w rodzaju rezerwatu. Tak na to można patrzeć. Oczywiście od lat 60. zaczęły się legalne duszpasterstwa. Czy to było związane z osłabieniem tego aparatu? Z osłabieniem represji. Jeszcze zanim do tego przejdziemy, pan mówi o Związku Bezbożników. Chciałem się zapytać, jeśli chodzi o cerkwie, ponieważ tam urządzano czasem magazyny, czasem domy kultury, a czasem na przykład muzea ateizmu. Czy te muzea ateizmu nie były taką formą jednak przechowania pewnych artefaktów, pewnych obrazów? Oczywiście, że tak. I to było całe szczęście, że oni organizowali, bo w ten sposób się zachowało szereg naprawdę. To jest duży paradoks, prawda? No, absolutny paradoks. To było eksponowane tak, żeby ośmieszyć. A dzięki temu udało się dzięki temu się zachowały i ikony, i utensilia, i nienaruszone wnętrza. Wracając do tych lat 60. Osłabienie represji, pan mówił o odrodzającym się duszpasterstwie. To jest kilku kapłanów w skali Rosji. Czyli właściwie bardzo mało. Bardzo mało. Co my o nich wiemy? Więc tak, był Białorusin z pochodzenia, ojciec Aleksander Dudko, kilku mniej znanych. I potem ich uczniowie. Jeśli chodzi o uczniów, to nie powiedziałem o bardzo ważnej postaci, którą można porównać chyba z naszymi laskami. Jeśli chodzi o prawosławie, to jest Archimandryta Serafim Badiuko, który odmówił uznania lojalki, a następnie się ukrył w Sergiejewie Posadzie i prowadził konspiracyjne duszpasterstwo o bardzo dużej skali. Nigdy nie. Do jego śmierci w 1942 roku nie wpadł. I wychował rzeczywiście szereg ludzi. I tu jest istotne, że jedną z jego córek duchowych była matka Aleksandra. I
Bóg Aleksander Miej potem poszedł do Serafima Batiuchowa, stał się kapłanem i on stworzył najbardziej znane i najszerzej otwarte duszpasterstwo. Początkowo będąc wikarem w rozmaitych podmoskiewskich parafii. Własnej parafii dorobił się dopiero w końcu lat 80. Bo w tej nowej Diriemni, gdzie było prowadzone jego duszpasterstwo przez koniec lat 70. i całe lata 80. był tylko drugim świadczennikiem, czyli odpowiednikiem wikariusza. Okres pierestrojki. Okres pierestrojki to jest po prostu najpierw, to jest otwarcie. Kiedy władza zupełnie słabnie, poszukuje jakiegoś czynnika zapobiegającego. Ono nigdy nie jest. Taką opinię miała cerkiew prawosławna. A przy okazji i wszystkie inne wyznania i religii, że to jest jedyna siła, która może zjednoczyć. Oczywiście tak pokazywały ankiety zaczynając od końca lat 80., że poparcie społeczne na poziomie 70% jest dla cerkwi prawosławnej. Z cerkwią prawosławną mogła konkurować jedynie. Ale to jest też okres pełnej popularności sekt. Z drugiej strony jest to okres popularności sekt, ale ja nie wiem, czy na razie, czy to doszło do... O tych sektach to się mówiło w parafiach, a na ile się mówiło w partii, tego nie mogę. W 1991 roku już po rozpadzie Związku Radzieckiego, że się zaczęło od 88 od zgody na pozwolenie na obchodzenie tysiąclecia sztabu. Czy to była taka data przełomowa, która była zupełnie przełomowa? Od tego momentu możemy liczyć, możemy mówić o wolności religijnej. Od tego momentu możemy mówić o faktycznej wolności religijnej. Natomiast o wolności formalnej to jest prawodawstwo wszystko po 91 roku. Rok 91 osłabia się, oczywiście nikt nie państwo, Związek Radziecki, ludzie, część ludzi zapewne traci ten obiekt swojej wiary. Czy to też nie oznaczało takiego chaosu duchowego? Bo z jednej strony mówią, to zaufanie do cerkwi. Absolutny chaos, absolutnie się z tym zgadzam. Ale mamy właśnie sekty, organizacje religijne, wiara w jakieś paranormalne zjawiska. Misjonarzy protestanckich na wielką skalę. No okazało się jednak, że pamiętam rozmowę z ojcem Aleksandrem Borysowym, jednym z uczniów ojca Aleksandra Mienia, teraz głównym liderem środowiska przez niego stworzonego. Dla niego to on był zadziwiony, jemu się wydawało, że inteligencja no to przeważnie pójdzie do kościoła katolickiego. Prosty lud do różnych sekt. Natomiast prawosławie jest na tyle przetrąconych kręgosłup, że jak już będzie wegetować. A okazało się, że jednak nie, że po prostu związek kulturowy z prawosławiem był tak silny, nawet ludzie zupełnie, po prostu obecnie Rosjanin, czy co najmniej 70% Rosjan, deklaruje, jakby zapytać o wyznanie, odpowiada prawosławny. A dlaczego jesteś prawosławny? A dlatego, że jestem Rosjanin. To jest jeszcze mocniej niż w Polsce. Być może jak w Polsce w XIX wieku. Byłeś Polakiem, byłeś jednocześnie rzymskim katolikiem, choć wiemy dobrze, że wszyscy nasi pozytywiści i inteligencja w tej drugiej połowie XIX wieku była bardzo zainteresowana. No właśnie, ci ludzie teraz też są zainteresowani. Absolutnie tak. No. Więc Kościół rosyjski no, po prostu był się w każdym sensie buduje się odnowa, więc przede wszystkim odbudowa świątyń, to są lata 90. Jeździło się wtedy po Rosji, czy po wschodniej Ukrainie. No to w każdym mieście, no to może była jedna czynna cerkiew. Straszyły ruiny. Teraz te ruiny praktycznie znikły. Wszystko odbudowano, wszędzie są parafie. Możemy sobie wyobrazić, jak to gigantyczne. I wtedy zaczęło się mówić, że no cóż, odbudowujemy mury, ale nie odbudowujemy w cerkwi Chrystusowej w ludziach. Ale za to trzeba się wziąć. I to jest... A co was to katolików interesuje? Do z jednej papieża. Strony seminaria działają w zasadzie, trzeba wam do papieża akcja pięknym być od papieża o silwukle o silwukle
ale z drugiej strony ta forma papieża nie jest trudna, jest tutaj z powrotem układ życia. Praktykuje nie więcej niż 10%. To jest to, co standard za poziom praktyki zatrudnienia z brytyjskiego. A jeżeli chodzi o ludzi, którzy uczestniczyli w cotygodniowej liturgii, to nie przekracza. Z drugiej strony mamy też władzę, która pokazuje wielce przewodnie, że prawosławie to jest nasza religia. To jest świadomo, to jest ogólnozyskowa. Wy macie swoją matkę. Matka Boska to. Matka Boska to. Częstochowska, łacińska, rzymska. A by nie krymska. Matka Boska to. Matka Boska. Oczywiście jest to niewykonalne, bo państwo musi czasami siły świeckie, aby odtworzyć monarchię. A jak odbudować monarchię? Teraz może więcej poezji, więcej poezji. Ponieważ cerkwi pozwolono na bardzo dużo. Dzisiaj, proszę państwa, na temat grabarki, na temat prawosławia, ale to tam bardziej Białystok, a tu Warszawa jest moherowa, Warszawa jest katolicka. Ostatnie pielgrzymki po, proszę państwa, krakowskim Przedmieściu od świętej Anny do Wilanowa i z powrotem od Wilanowa do świętej Anny, czyli do Kolumny Zygmunta. Poświadczają, że Warszawa jest katolicka, że Warszawa nie jest prawosławna, że w Warszawie nie ma świętych żadnych, ani mormonów, ani świadków Jehowy, ani ewangelików. No właśnie, że nie ma prawosławnych, przestaje być mitem.